April 16, 1917, Emil was still sick. But the general needed every soldier who could stand to launch his big offensive. Once again, it was to be the battle that would bring an end to the war. Okej, czyż bym musiał trzech zorganizować? Dobra, dobra, nie drzij się. Dobra, załatwiłem trzech pomocników. I co? Już mam trzech, mam. Nie drzyj się tyle. No, trochę poległych tutaj jest. No dobra, biegniemy. Znowu pod ziemię? Oh. Okej, przeładowują. No dawaj, dawaj, dawaj. Zły timing. Okej, po następnym. Jedziemy do góry. Okej. Zaraz, zaraz. Okej. Uratowany. Lecimy dalej. Kompania stać i lecimy. Przynajmniej w ten sposób pod ziemią. Uda nam się to nawet gładko przejść. Dobra, ruszamy. Została nas już tylko trójka. Trochę źle. Okej, chyba trzeba to po prostu przeczekać. Okej. I teraz ruszamy. No dawaj, 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 dawaj. Okej. No lepiej kopać ostrożnie. No właśnie. Aż tak daleko nie chciałem, żeby on
się przekopał. No nie, no. Okej. Udało się. No już spokojnie, ratuję cię. Za późno zacząłem. Biegniemy, biegniemy. Okej, można się schować. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Już biegnę, biegnę. Tutaj coś mam. Okej. Cofamy. Jeszcze? Nerwowy ten generał. Do tyłu. I lecimy. Okej, troszkę bomb tutaj będzie spadać, ale... easy. Te nasze bunkry się tutaj rozwalają. Okej, przejdziemy. Spokojnie. Prawie. O. God damn it. Dobra, nie ma co. Nie ma nad czym się zastanawiać, po prostu trzeba kopać. Okej, damy radę, damy radę. Nie takie rzeczy się przechodziło. Dobra. No i co? Co teraz? No dobra, będziemy za tym wozem. Ale straciłem kolejnego kompana. No to zostało nas dwóch.
No i co? Okej, tam była wajcha. A mój? Jedziemy. A, za daleko. Ale jakimś cudem się udało. Wow. No dobra, nadal żyje. To jest jakieś pocieszenie. No właśnie. To już trzeba było dawno zrobić. The Nivelle offensive was a bloodbath, a butchery. Soon, mutiny spread throughout the French infantry divisions, and the offensive was abandoned. Emile was jailed with the other rebels, waiting to be court-martialed.